Co tam, Wioleczka? Widzę, że uśmiechnięta od rana. Ja też w sumie uśmiechnięty, bo mam zajebisty pomysł. Jaki? Plan. Już widzę, co się kroi. Mów. Znaczy, to będzie złe. To będzie bardzo, 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 bardzo złe. No, a co by było dobre w twoim wykonaniu, proszę cię? Ty nigdy nie robisz dobrych rzeczy. No dobra, no to może zróbmy coś złego. No dobra, mów co, wiesz, że ja lubię. Jak innej opcji nie ma, no to trzeba zrobić coś złego. Słuchaj, wiesz, że możemy wykorzystać to, że Adam, no wiesz, że ma niepowodzenie u kobiet. W sensie, ja go nie widziałem nigdy z żadną dziewczyną. Ty go widziałaś kiedykolwiek z jakąkolwiek dziewczyną? 5 lat temu, naprawdę, 5 lat temu. Tak to niby mówią mi, że ma jakieś dziewczyny, ale nigdy go z żadną nie widziałam. Ja ale po pewnym czasie myślałam, że on jest... No ja też myślałam, że on jest homoseksualny, ale zauważyłem w pewnym momencie, że on desperacko próbuje taką dziewczynę zdobyć. Więc, tak, ale... co jakby zrobić coś złego, tak jak to sugerujesz, Wielka, i znaleźć mu dziewczynę, ale nie w jego wieku. W sensie, znaleźć mu dziewczynę, która przewyższa jego wiek dwukrotnie. O! 40-parolatkę. A masz taką? Wiesz, teoretycznie nie, ale co to dla mnie? Wiesz, że ja i tak wezmę w tym udział, zawsze biorę w twoich szatajskich planach udział. Byśmy musieli zrobić randkę w ciemno, bo nie wiedział, ile ona ma lat. I będzie go okłamywać. Bardzo się cieszę, że chociaż raz to nie jestem ja, więc tak wchodzę w to, bo on robił z tobą takie plany. A w każdym razie, witam państwa bardzo serdecznie, jestem kamerzysta. Jeżeli jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku. Zostaw tam na dole i dołącz do jeszcze rozwijającego się kanału w Polsce, bo dzisiaj sprankujemy Adama, znaczy ile się zgodzi, ale wydaje mi się, że tak, bo desperacko szuka dziewczyny, więc... Ale my się go nawet nie będziemy pytać, zacznijmy od tego. No nie, no, na randkę musimy się zapytać, czy się zgodzi. Ciepło. Ty i tak go zmusisz. Nie zmuszę go, no jakim sposobem go zmuszę, no bez przesady. No ty jesteś kamuś. No, dobra, w dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że będzie grubo, tylko muszę pomyśleć, jaką laskę znaleźć. Dobra, no, zaraz zapraszam państwa do oglądania. Dobra, wyłaź z tego auta, mam pomysł. Nie. No wyłaź z tego auta, mam pomysł. No wyjdź, po prostu wyjdź, to ci opowiem. No wiem, kogo można wziąć do tego pranka. Kogoś naprawdę zajebistego. W sensie... Kogo? Zajebistego. W drugą stronę zajebistego. Pamiętasz tą rudą taką, co występowała z rok temu na kanale? No. No to ją można wziąć. Zakryje się Adamowi oczy, zakryje się jej oczy, oni nie będą siebie widzieć, on nie będzie widzieć, jak ona wygląda. Ale na pewno myślę, że to jest dobry pomysł. Znaczy, to będzie dobre. Ja już wiem, że to z nią będzie dobre, bo ona jest, wiesz... No tak, ale będzie musiała troszeczkę poudawać normalną, w sensie... Myślisz, że ona udawać normalną? Ja myślę, że Adam będzie zmuszony tak naprawdę tutaj z nią wytrzymać. Ale mnie nie obchodzi, co Adam zrobi. A nie myślisz, że jej znowu odstrzeli czy coś? A jak nie będzie chciała znowu nam wyjść z domu? A ty masz w ogóle maseczkę? A jak myślisz, dlaczego? No bo... Kto tam stoi? Dobra. Panowie... Dobra, rozumiem. No. No to co, Wielka? Wydaje mi się, że trzeba do niej zadzwonić. A ty damy radę? No ale... A jak znowu nie będzie chciała wyjść z naszego domu, znowu jej odwali, to co wtedy zrobimy? Nie odwali jej, Wielka. No dobra, jak chcesz. To jest twój pomysł, to jest twój plan. Jak coś, nie muszę, cię nie ostrzegam, dobra? No to co? Dzwoń do niej. Nie wiem, czy nie będziesz tego żałował. Raczej nie będę, ale wszystko może się zdarzyć. Tak. Ja się boję. Tak, słucham. Halo? Halo? Cześć, czy kojarzysz mnie? A kto mówi? Kto przy telefonie? Kamerzysta. O, proszę. Tyle lat się nie odzywałeś, rok minął i co teraz? Co się porobiło? A w sensie? Co miało się porobić? No nie wiem, dzwonisz, tak? No dzwonię, no, bo potrzebna jest pomoc. Aha, to teraz jak potrzebna, to teraz do mnie, wiecie, do kogo zadzwonić. Znaczy, no po prostu jest potrzebna. No dobra, o co chodzi dokładnie? No mogę dobrze, wytłumaczyć, czy nie? Do rzeczy. Chodzi o to, że potrzebujemy osoby, która byłaby w stanie poderwać mojego kolegę i potrzebujemy osoby, która jest troszeczkę starsza. A pani jest troszeczkę starsza. Dobrze, mogę iść na to, że za darmo to nie będzie. Za darmo nie będzie. No, się chyba rozumiemy. No rozumiemy się. Powinniśmy się dogadać. To co, możemy po ciebie przyjechać? To przyjedź. Ja nawet nie wiem, czy mam im mówić na ty, czy na nie. Mów do pani, mów do pani. Lepiej pani, nie? Ono dziwne jest. Dobra, no to wie pani co, to przyjedziemy po panią, to wyślij mi pani SMS-em adres i już jej szupamy, nie jedziemy. Wszystko za momencik wyślę. Dobra, to do zobaczenia. Ty słyszałeś, jak ona mówiła? Nie wiem. Dobrze, to zaraz wyślę. Nie, dla mnie to było takie dziwne to sztuczne. Było. Po co przyjechaliśmy pod rydziarza? Nie przyjechaliśmy pod rydziarza, przyjechaliśmy po nią. Właśnie też się dziwię, że w to samo miejsce, co... O, no widzisz, Wilku mowa, idzie. Żartujesz, ale co ona tu może robić? No w sensie, nie wiem, no tutaj zawsze rydziarz przebywał, więc... No ta, ale to jest... miejsce takich osób, wiesz. No wiem. Dredziarz. No nie wiem, na działeczki. Na działeczki może razem, może... No nie, no. Nie, siema. Cześć.
Czyli jesteś zainteresowana całą sprawą? No, tak można powiedzieć. Można powiedzieć? Zdjęcia jakieś macie delikwenta? W sensie chodzi ci o osobę, którą będziesz podrywać, tak? Tak, dokładnie, z kim będę. No mamy, zaraz ci pokażemy. Chciała zobaczyć. Ale nie przeszkadza ci to, że on jest 20 lat młodszy? A, o tym nie było mowy. No to już jest mowa. Chłop jest 20 lat młodszy. Ale przystojny. Fajny, miły, wysportowany. Zobaczy się, nie? I co? Ła, no ja pierniczę, ale ciacho, tak nie wiedziałam, że aż tak. Co nie? Mówiłam. Dobry. Tylko no jakoś dziwnym trafem nie może nikogo znaleźć, więc chcę się mu pomóc. To śmieszne jest, że nie może znaleźć taki... Wybredny jest. Ale myślę, że ty będziesz akurat odpowiednia. No to się okaże, nie? No fajny, nie? Dobra. No. Czyli podoba ci się, tak? Podoba się. Jak tylko, że to ma być randka w ciemno. Więc ty będziesz wiedzieć, jak on będzie wyglądać, on nie będzie wiedzieć. No i bardzo dobrze. Więc będziesz miała tutaj pole do popisu, jakby nie patrzeć. Będziesz musiała go ładnie oczarować. Jakiś szampan, kawior. O, możemy pojechać. Kaleczki, bajera. Tak? No możemy. Tak? Możemy pojechać, jeżeli uważasz to za słuszne. Myśleliśmy o winie, ale jeżeli uważasz o szampan i truskawki, no to może być. Dobra, pojedziemy, w tebie wybierzemy. Tu zimno macie w tym samochodzie. Dobra, jedziemy. Truskawki szukamy, nie? No to idziemy już po truskaweczki. Słuchaj, a on lubi starsze panie, bo to nie wiadomo, nie? Znaczy... Uwielbia. On bardzo lubi, on w sensie... No tak, ale on nic nie wie nawet. Ale ogólnie nie wie mi młodszych dzieci, ponieważ uważa, że one są niedojrzałe. On potrzebuje takiej kobiety, która będzie mu gotowała, prała, wiesz co, która brała będzie całe skarpetki. Już gotowa do nawet założenia rodziny i w ogóle. Wiesz, tylko wiesz, na razie może zostajmy przy randce w ciemno, co? Tak. Tak, na razie jest taka delikatna, wiesz co? Tylko no, może na razie mu nie mów, ile masz lat. Nic nie będę mówić, bo zakrywam się, nie będzie nic widział. Zrobię potem po prostu, on się później ucieszy, ile masz lat, co nie? Więc na razie później mu zrobię taką niespodziankę. Się będzie cieszył. O. Dobra, daj mu kotety, ryskaweczki, szampanik, wszystko będzie pysznie. To co, idziemy? On już tam jest? Czeka na mnie? No ale no spokojnie, no uspokój się, on jeszcze o tym nie wie. No jak nie wie, to się w ogóle wyjdzie z tej randki? No tak, bo to jest niespodzianka, no uwielbiam niespodzianki. W sensie, no musisz chwilę poczekać, idź już, trener na ciebie czeka. Trener na ciebie czeka przy bramie. Przygotować, nie? Jakoś... Aha, bo ty chcesz ładnie dla niego wyglądać, ale tak będzie zakryte oczy mieć. Właśnie, i tak bardzo, moim zdaniem bardzo ładnie wyglądasz, nie musisz... To dopiero potem, będziesz miała czas jeszcze, żeby się przygotować, także spokojnie. No dobra, masz już iść, serio, my zaraz przyjdziemy, jeżeli chcesz się przygotować, bo jego jeszcze nie ma. No muszę się przygotować, jak on tak wygląda, takie tupiradło na głowie. Dobra, spokojnie, to zaraz ci pomogę. Ona się serio wkręciła. No właśnie, w tym jest problem, to miał być prank. A ona na serio, no ja nie wiem, czy teraz ją muszę wyprowadzać z błędu, bo ona nie będzie chciała tego robić. A nawet o kasy nie spytała, czaisz? Gdzie ona zawsze pytała o pieniądze. No, nie spytała o pieniądze, pokazała się jej zdjęcie Adama i automatycznie zmieniła się gadka. Już kasa się nie liczy. Co? No, myślę, że to będzie... Ona sama kupiła w ogóle te sushi? No tak. Za swoje pieniądze? Słucham? Tak, a za kogo? To co, ona nam robi odcinek? A co, poprzednio ci nie robiła? No nie, no poprzednio brała pieniądze. No dobra, no, ale robiła ci odcinek. No dla niej to jest najlepsze sushi, ona mówi, że... Z żabki, to jest najlepsze sushi. Ale wiesz, co jest najlepsze? No. Adam nie lubi sushi. Adam nie lubi sushi? To będzie najlepsze, ona go tym nakarmi. Jego reakcja będzie niezapomniana na pewno, bo on nienawidzi sushi, jako jedyny z nas. Dobra, teraz trzeba jakoś Adama przekonać, musimy zadzwonić do niego, żeby tu przyjechał, że ma zagwarantowaną randkę w ciemno. Dobra, może na razie powiedzieć, żeby przyjechał. Nie mów nic o wieku, najlepiej nie poruszaj tematu w ogóle wieku. Nie powiem, że odcinek, może to najlepsze. Nie, powiedz, że odcinek. No dobra. Ale że znaleźliśmy fajną dziewczynę. No dobra, okej, to ty mam sobie zadzwonię. Już. O nie. Karzełek, co znowu awanturę robisz? Ja czekam tutaj. Nie, a ty się o przyprowadziłeś? Nagrywałeś się z nią filmy, co ty nie pamiętasz? Ona jest co tu się działo? Dobra, pamiętam, co się działo. Dobra, nieważne, co było. Ważne, że przyszła tutaj, bo jest randka z Adamem. Słuchaj, ona będzie brała. Co jest? Ona będzie brała udział w randce z Adamem. Ciemno, randka. A to Adam. Adam, jak wiesz, lubi starsze kobiety, tak? No i po prostu robimy mu niespodziankę. Myślę, że z tej niespodzianki ucieszy. No, nie ucieszyłby się z takiej niespodzianki? Prawda, żeby się ucieszył, Karze. Znaczy ja bym się nie ucieszył, Adam. By się ucieszył, prawda? Tak, ucieszy się, będzie dobrze na pewno. Dobra, słuchaj, może ty pójdź już do toalety, weź się przyszykuj, my już dzwonimy do Adama, bo Adam jest tutaj w pobliżu. Za dużo gadasz, Karze. Żeby ładnie wyglądać dla... Chodź, oczy będziesz miał, zadaj mordę też. I cię szykuję. Co ty ją przyprowadzasz do tej chaty, ty jesteś normalny? Ale z czym masz problem? Przecież ty nie pamiętasz, jak ona dymy robiła rok temu? No, nie pamiętam. Dobra, no jak masz... Dobra, co może zrobić? Na Adamie, rozumiesz? A on... Pająki, chodźmy. Ja idę, pająki.
robi mi pranka na Adamie, że przyprowadza mu dziewczynę, bo on nie wie, że jest starsza, a ona myśli, że on lubi starsze dziewczyny. To wystarczy na nią spojrzeć. Ale będzie mieć zamknięte oczy, zawiązane oczy będzie mieć stary. A że ma taki głos, to powiemy, że... A ty co w ogóle się nie odzywasz? Powiem ci, że i mi wpadła w oko ta starsza pani, nie? Tak, ale młodsze zerka, nie? Że co? No, w moim typie, szczerze, nie? Mamuśka ugotuje, wypierze, nie? Czego się z nim chce? Bo jak trener ma dziewczyny, to jemu tylko do tego są potrzebne. Co chcesz? To mam rozumieć, że Adam ma nie wiedzieć nic o tym, że będzie się spotykał z jakąś chorą na głowę 50-letnią brudną babą, tak? Nie ma 50 lat, ma 42. Dobra, no faktycznie różnica dla 20-latka. No dobra, żadna różnica. Ja jednak muszę milczeć, prawda? No musisz milczeć, no to chyba jest logiczne. A milczenie jest złotem, czy tam jak to się... No, krótka piłka płaci się za to. Mogę cię wyrzucić z domu. Co? Mogę cię zadzwonię do niego. Nie wpuszczaj więcej Karła do domu, dobrze. A z czego zadzwonisz? Będę... Dobrze, masz. No i zabrałam teraz, mu telefon, czemu mu dałeś pieniądze? Bo i tak by powiedział. Adam przyszedł, idź do pieniędzy, żeby już nie wychodziła. Adaś! No co tam? No kazaliśmy ci przyjechać, siema. No bo nagrywam, bo to musi być nagrane. W zasadzie no... No twoja reakcja na coś, co zaraz nastąpi. W sensie... Okej, jestem w domu, witam was, siemano. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że niedługo będziesz mieć coś, na co czekałeś. Przez bardzo długi okres czasu i nie byłeś w stanie tego sam zrealizować, więc postanowiłem ci pomóc. Dalej. Randka? Randki. Nie potrafiłeś sam zorganizować randki i nie powiesz Adam, że tak nie było. Nie potrafiłem, no masz tutaj rację. Nie udawało mi się, miałem wiele prób, ale niestety nie udane. No to mówisz, że ogarnąłem ci taką randkę dzisiaj. No dobra, ale jest jakiś haczyk. No jest haczyk. Jest to randka w ciemno. Ciemno, czyli nie będziesz widzieć swojej wybranki. Ale ona już wszystko zorganizowała, jest mega napalona na ciebie. W sensie, może nie aż tak. Ona wszystko zorganizowała. Ona wszystko zorganizowała, wystarczy... Ona do was zgłosiła, żeby mieć tam randkę, tak? Nie do końca, my ją znaleźliśmy, ale po tym, jak zobaczyła twoje zdjęcie, obejrzała twoje doczynania w internecie, no to... Trochę podejrzane. Nie jest podejrzane. Dlaczego podejrzane? No tak nagle randkę chcecie mi ustawić, ona jest jakaś laska, która jest napalona, już wszystko jest zrobione. No po prostu nie mieliśmy innego pomysłu na film, stary. Co, i co, ja mam mieć zasłonięte twarz cały czas? No tak, ona też będzie miała zasłonięte oczy. Aha, i wy będziecie wszystko dookoła nas ogarniać, tak? No tak. No tak, ona przyjedzie. Znaczy ona już jest, teoretycznie. To za bardzo, stary, że to będzie w ciemno. Gdybyś chciał pójść na randkę i nie wiadomo, z kim jesteś? A pewnie, ale to będzie chłop? Nie będzie. Nie uśmiechaj się tak. Przysięgam ci, że nie będzie chłopa. Wiem, że byś nie wytrzymał i byś tutaj zrobił awanturę, no. Nie będzie chłopa. To jest normalna randka, stary. Daj mi szansę. Daj jej szansę. Dam tobie szansę, żeby spróbuję ci zaufać. Zaufam ci, ale boję się. Dobrze, Adam, zaraz zamykamy ci oczy. Chodź tutaj, ona już tutaj jest. Muszę powiedzieć, to mi się jakoś lepiej uro. Ale wiesz, to i tak jest randka w ciemno. Ona się tak jest bardzo szczęśliwa. No bo ja tak nigdy nie widziałam. 5 lat temu ostatni raz widziałam dziewczyną. No to co, Adam, zaraz ci zasłaniamy oczka i zaczynamy chyba, co? Adaś, powiem ci, że ta twoja dupa, która tu przyjdzie, jest takim sztosem, że sobie nie wyobrażasz tego. Serio, zazdroszczę ci. Tak? Że to ty z nią sobie będziesz tak się na poważnie, takim stoliku. To nie jest na poważnie, tak? full serio. Adasiu, jak będziesz z nim niezadowolony, to ja się nią zaopiekuję z chęcią. Okej, czyli to naprawdę musi być taka rakieta. Jest. No, trener się w niej zakochał. Powiem ci, że jeszcze gdyby jej poprawić stylówkę... Ja nie wiem w ogóle, co jest z tą dziewczyną. Właśnie nie tak, że Viola ją zaakceptowała, bo Viola, jak przychodziły tutaj jakieś ładne dziewczyny, coś to od razu miały. Bo ona nie pije i nie wpali. Ona jest grzeczna i uważam, że jest do ciebie odpowiednia. W końcu muszę jakąś chyba dziewczynę zaakceptować. Akurat z tą się dogaduje, fajna jest. Od czasu do gotowania się rzuciła. Będzie dobrze, Adam. Nie uśmiechaj się stać, stary, bo mnie ty nie motywujesz, naprawdę. To jedna kwestia, ile ona ma niby lat? A czy to ważne? Nie wiem. Jest masz jednak, no nie chcę, żeby to... Nie jest za stara i nie jest za młoda dla ciebie, spokojnie, o to się nie martw. Jest taka odpowiednia idealna, tak? Tak, wydaje mi się, że dla ciebie będzie perfekcyjna. Ma chude muszki. Dobra, nieważne jak wygląda się charakter oczywiście, nie? No wiadomo. Charakter to ma tak. Nie o to też chodzi. Na pierwszej randce ja się nie zakocham, wy nie myślicie, że ja się zakocham na pierwszej randce. Tak. Trzeba się poznać. Ja bym się nie zdziwiła. Ja już przy tutaj sobie otworzę oczka i cóż, no muszę iść po twoją wybrankę do góry, która jest naprawdę przepiękną, no w sumie już kobietą, bo no. No taki wiek, że jest pełnoletnia. Na pewno jest pełnoletnia, z pewnością Adam jest pełnoletnią osobą. Oddaję się w wasze ręce, mam. Popraw sobie tak. Ufasz nam, prawda, Adasiu?
On nam nie ufa. Wam. Nie, zaufam on nam wam. Nie ufa, ale dzisiaj nam zaufa. Dzisiaj wam zaufam, zobaczymy. Co ci tak naprawdę szkodzi, prawda? Jest za ciasno. Znaczy fajnie, no poznam kogoś przynajmniej, nie? No zobaczymy. W końcu. Poznam, Adam, jak to będzie. Przygotujemy ci zaraz miejsce, w którym zasiądziesz ze swoją wybranką. Wydaje mi się, że na samym początku nie powinniście w ogóle nic mówić, tylko powinniście się podotykać. Taką jak się bardziej... Przepraszam bardzo, co mamy się dotykać na starcie, dobra, chodź. Nie. W sensie, że przez dotyk poznam. Tak. Swoje ciało, może nie miejsca intymne, ale poczuć po prostu swoje ciało. To jest troszeczkę dziwne. No bo nie zawsze rozmowa, wszystko... To jest inny typ randki. Ale to jakiś, nie wiem, to jest jakiś sposób na... Na miłość. Zbliżenie się. Sposób na zbliżenie się, sposób na... Tak, sposób na poznanie nowych perspektyw, nowych wizji życiowych. No, stary. Czyli spełniam wasze fantazje w tym momencie. Nie spełniasz naszych fantazji, po prostu spełni swoje fantazje, stary. Moje. Dobra, poczekaj na nas, idziemy po twoją wybrankę i przygotujemy wszystko dla was. Ona oczywiście wszystko zakupiła, także jest naszym sponsorką dzisiaj. Jestem o dziwo zaskoczony. Zaskoczony, bo to zawsze ja muszę wykładać pieniądze, a w dzisiejszym odcinku nic nie musiałem wykładać. Także, no cóż. No to co, jesteś gotowa? No jestem. W sensie, no to zasłaniamy oczy i schodzimy na dół. No to dobra, dawaj. Z żadnych oczu zasłania, dajcie spokój. Jak nie będziemy oczy? A po co mi to? Przy tego widziałam. Ale to jest randka w ciemno, nie możesz go... To ja udam, że go niby nie widzę. No dobra, w sumie racja, ona i tak go nie widziała. Znaczy, tak go ona widziała. Ona i tak go widziała. No właśnie. No. Słucha pani, jeżeli Adam nie będzie pani chciał, to ja jestem chętny. To odejdź, brzydalu! O kurde, Adam, ale do ciebie laska idzie. Jezu. Rakieta, nie? Cicho, Adam. Dobra, wytłumacz wiele zasady. Dobra, słuchaj. Oboje. Pierwsza faza polega na tym, że oboje się nie możecie odzywać. Poznajecie się tylko i wyłącznie przez dotyk. Zaczynamy. Podaję wam wasze ręce. I zaczynajcie się poznawać. Możecie wstać, żeby ułatwić sobie po prostu sprawę. A może ty, Adam, zacznij, a potem... Właśnie. Kolej... co tam chcesz, gdzie chcesz, tak? Potem... Jak, Adam? A, ty nie możesz się odzywać. On nie może się odzywać, nie kuźmy. Ale możesz pokazać gestykulacją. No jeszcze, Adam. Adam, trochę bardziej... Poznaj całość swojej nowej wybranki. Możesz każdy atut tak naprawdę sprawdzić. No, to... I to zrób, ani się nie odzywaj. Dobra, chyba wystarczy pierwszego etapu. Może... Teoretycznie powinniście usiąść i poczekać na drugi etap. Tak. Znajdźcie swoje krzesła i poczekajcie na drugi etap. Ale już pamiętajcie, nic nie możecie do siebie mówić. No dobra, zacznijmy może drugi etap, bo widzę, że tutaj już zaczyna się palić tak naprawdę. Zaczyna się robić gorąco. To żeby po prostu może troszeczkę ostudzić atmosferę. Opowiedzcie kilka słów o sobie, zaczynając od oczywiście mężczyzny, czyli od Adama. Ale w tym wypadku ty masz pierwszeństwo, po prostu chciałbym, żeby deser zostawić na koniec. No wiem, to coś o sobie, mam 20 lat. Jestem z małej miejscowości, nie powiem skąd dokładnie, ale z takiej małej wsi, pięknej. Lubię uprawiać sport, sztuki walki, piłkę nożną, w sumie wszystkie sporty. Troszeczkę krępująca jest ta sytuacja bardzo, że nie widzę tej osoby, z którą rozmawiam, więc jest mi ciężko. Więc co ty? Szkołę? Poproszę mi całą ogólną kształcącą. Nie wiem, co tutaj mogę jeszcze takiego powiedzieć o sobie. Myślę, że w dalszej etapie tej randki w ciemno opowiem więcej o sobie. Może teraz coś by sobie o sobie opowiedziała. No, może. Jestem młoda, po studiach niedawno skończyłam studia. Rodzice moi mają salon masażu, ale nie tylko przejmę, to nie ma problemu. No, dzieci nie mam, męża nie mam. Szukam, żeby kogoś oprać, ugotować, odziać, dopilnować. Także... No dobrze, no to... Okej, bo byśmy mogli jakiś tam wasz kolejny etap, który przygotowaliście. Teoretycznie nie my, tylko ona, dla ciebie. Dlatego ona już będzie mogła, ona i tak wie jak wyglądasz, więc będzie mogła już ściągnąć opaskę i po prostu przygotować drugi etap. No dobrze, to masz już ściągnąć opaskę, okej, ściągnęła opaskę. Słuchaj, Adam, cóż. Cały poce przez was, nie, że jakąś latkę ściągnął, ty w szkole. Nie mówisz oczywiście źle, ale krępująca troszkę sytuacja dla mnie. Oj, tam Adasiu, weź przestań, na pewno nie będziesz... Zawiedziony tą randką. Jest dobrze dotąd, prawda? Adasiu? Jest.
No to co, może zmienimy lokalizację miejsca, żeby po prostu randka dalej miała sens. Okej, okay, młodzieńcze. Twoja żona, wymarzona jedna żona. Ale nie tak się rozpędzajmy, co? Rozpędzajmy się tak powolutku. Ona jest po prostu bardzo otwarta. Siadamy, relaksujemy się. No ja też ogólnie jestem otwarty do ludzi. To chodź, pokażę ci komunikatywne, gdzieś. Ale nie może tak szybko. Co jest, Adama, się podoba do tej pory? Odejdź, trener, odejdź. No. No, nikt nas nie słyszy. Oprócz trenera, który się cały czas czai. Powiedz mi, co jest z jej głosem? Czemu? Z jej głosem? Jakiś dziwny głos. Jak dziwny głos? Coś jest tak. Jej głos. I to jak ją dotykałem, stary. Nie wiem, no. Jaki głos ma dziwny? No stary. No normalnie chrypę ma, no. O, jest przeziębiona. Jakbyś słyszał, stary, jakąś nauczycielkę ze szkoły. Jakbyś co słyszał? Nauczycielkę ze szkoły, naprawdę. Jakąś kiedyś miałem taką nauczycielkę, która miała taki sam głos. Stary, po prostu ci receptory wariują. Tak mi się wydaje. Stresuję się na pewno bardzo, bo się pocasz przy tym wszystkim, stary. Wierzę randce, żeby ktoś mnie dotykał, tak nawet go nie widzę. No bez przesady, nie dotykacie aż tak bardzo. Nie tak bardzo. Chciałbym być dotykany, a nie widzisz przez kogo? Uhuhu, idzie twoja wybranka. Witaj, Stoniaczku, proszę, to dla ciebie prezent. Tam, prezent? Prezencik. A dziękuję, co to do niego? Są... Kwiatki, tak? Tak, dokładnie. Ja typowy taki prezent dla mężczyzny, ale dziękuję. Daj jej, dziękuję. To co, może teraz kolacja? No pewnie, a czy byś mógł mi włożyć mój kwiatków do wazonu? Na kolację, ja zapraszam na wino. Okej, okay. To ja nic nie widzę, więc proszę mi, żeby tutaj prowadzić. No to co, teraz chyba posiłek, co Adam? No, pewnie nie mogę się doczekać. Jak ty to bierzesz w ogóle? No otwieramy, jemy. Jedz! Jem, ale co to jest? Żryj, mówię. Ale to mi podchodzi pod sushi. Nic, masz tu ja nie lubię sushi. A mnie to nie interesuje, żryj to powiedziałam, bo cię uduszę zaraz. A mnie pani też tak nakarmi? Dobrze, zjem, mogę cię nakarmić. Spokojnie, zjem, już bez nawet. O, nie lubię sushi, naprawdę. Na kolejny raz po prostu może zjem. Może popijesz. Zjem z kultury, ale nie lubię. Jedz, nie pluj. Ale mi ciężko przez gardło. A mnie to nie interesuje, naprawdę, że sobie ciężko przez gardło. Duża wiekowa różnica między nami nie jest, tak? Muszę cię jak dziecko traktować. Muszę cię karmić. Muszę o ciebie dbać. Ale jestem samodzielny, naprawdę. Jeszcze. No. Ja sobie... Dobrze, napij się już. Play. No, on już chyba nie może, to zaraz wymiotuje. W sensie... Dziękuję, że mi przygotowałaś sushi, ale ja nie lubię. Naprawdę nie lubię. Rozumiem, że nie widziałaś. Rozumiem, że nie widziałaś. I okej, okay, doceniam. Nie wiem skąd. No dobra, słyszysz, nie dawaj mu tego więcej. Co ty w ogóle robisz? Czemu ty w... Jezu, ty w ogóle wiesz, jak się obsługuje sushi? Pani dobrze gotuje ogólnie? Bardzo dobrze. Powiem ci, nie lubię sushi, nie było takie złe. Bo sama robiłaś? No kto robił, jak nie. Okay. Nie chcesz... Tylko, że ja już nie chcę, nie chcę naprawdę. Jakby były kiedyś jeszcze jakieś spotkania... No to się napijemy jeszcze za zróbeczko. Żaleczki, tak, przechyl czaszkę, przechyl łeb, czachę do tyłu, tak. Bez gadania. Ale też alkoholem nie przepadam za bardzo. A ja lubię. Ja nie lubię. A ja uwielbiam. Ty będziesz piła, ja... To może zatańczymy. Jak nie możesz czujesz, to trochę ci się rozruszy tam. Szalejemy. Można, no lubię w sobie tańczyć. No to proszę bardzo, zapraszam do tańca. To co, ja może puszczę muzykę, co? Ja jak bez muzyki? To musisz prowadzić. Ja cię poprowadzę. To puść. A teraz się złap, to mu trzymaj. Właśnie, złap ją w odpowiednie miejsce. Nie wiem nawet, gdzie jest ten kobiet. Ale bioderka powinieneś wiedzieć, gdzie dziewczyna ma. Dobrze, to spokojnie. Nie, że ja też ta ręka. Może nawet robisz, jak ktoś cię od razu za bioderkę łapie, ale wszystkie tak dziewczyny. Kultura musi. Tak, kultura, dokładnie. Pełna. A to jest... Ale by razem ładnie wyglądacie. Chciałbym też zobaczyć to właśnie, taki właśnie prezent. Zaraz będziesz mógł zobaczyć. Dobra, włączcie muzę, a może buzi teraz? To jeszcze nie. Tak, nie ma. Na pierwszy raz... Wiesz, Adam, ja tu cię nie... Adam, masz taką... A pierwszy raz... Taka okazja. Ale z kiedy się ostatnio całowałeś? No weź. Spokój się! Prawda, że to jest okazja taka jak nie... Ale to może jeżeli to jest taka dobra, to jest wskazać takiej. Jak ty nie chcesz, to ja jem całuję. Dobra, takie podteksty stary sobie możesz rzucać kogoś innego. Jest randka, nie jakieś... Co ty sobie wyobrażasz? Tak. A kiedy ogólnie będę mógł już zdjąć nie teraz. Swoją opaskę? Ja ci powiem. A coś jeszcze dla mnie przyszkoła? A może teraz, Kamus, tak. A teraz było tak energicznie, może coś romantycznie, może jakiś
Masaż, coś takiego? O, bez kitu. To ci zrobię masaż. Okej, okay, to ty masz, robisz tak, czy... Adaś, ale będziesz miał dobrze. Tak? Wiesz, nie wyobrażaj za dużo. Masz co prawdziwą masażystkę. Znaczy ja nie mówię, żebym chciał, ale Adaś na pewno chce. A mi też sprawisz? Nie bolą bardzo. A mnie bolą kości. Co? Ty już? Tak? Nie tutaj, tutaj. Tu? To dużo siły masz, bardzo. Jak, Adam, podoba ci się? Doświadczenie to na pewno masowaniu. A masujesz to tak przeciętnie jakichś tak starszych ludzi? Leż! Jakichś kulturystów chyba, tak? Czy kogo? Leż, ja ci mówię. Okej, to leż, leż. Adaś, rozdobrz się. Takiego masażu jeszcze nie przeżyłem, naprawdę, bo tutaj bardzo dużo jest... Po prostu na... doświadczeń nowych. No, 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 będzie lepiej. A na czym polega ten masaż? Ręce wyprostuj. To jest jakiś powięziowy, czy on coś odblokuje? To jest specjalistyczny masaż. No może... jak to z zewnątrz wygląda, ocencie mi, czy dobrze jest? No bardzo dobrze. No może jakiegoś buziaczka, coś? Buziaczka? No, malutki tak. Nie. Możesz przed buziaczkiem ściągnąć, Adam, ten. Możesz przed buziaczkiem ściągnąć... Ty się wystraszysz. Nie, się wystraszysz. Ale czemu mam się wystraszyć, skoro przecież... Nie, no. Ale to dawaj mu buziaczka. Dawaj mu no dobra, sprawdź najpierw, Adam. No kogo byś całować? Jak mam, mogę ściągnąć maskę? No tak! Teraz to już w ogóle się straszyłem, stary, serce mi bije. Nachy jestem, to czekaj, tu jestem. Ja czekaj, czekaj! Stale, bo już może na razie przyszedł. Zobacz, masaż... Adaś, spójrz, tu jestem. Dobra, czekaj. Nachyl się już do buziaczka. Czekaj, ciężko jest ogólnie mi to rozwiązać. To co, będzie buziaczek? Tak. Dobra, mam jeszcze zamknięte oczy. To taki zdziwiony. Co ci się nie podoba? Nie no, wszystko jest... Porządku. Może dokończyć tę buziaczkę. Tylko... Masaż dalej, płaczcie. No daj, masaż jeden, ale jakieś buziaczki rozsiadaj. Połóż się. Przepraszam bardzo, na chwilę. Połóż się. Może nie chce. Masaż chcę dokończyć twoich kości, jeszcze nie stary. Coś ci się nie podoba, że się złomka? Wszystko okej, ogólnie bardzo przyjemne spotkanie, tylko miało być troszeczkę inaczej. Adam, i tutaj kolega. Dobra, Adam! Kolega, Adam i kolega. Chyba nie chcesz nikogo urazić. Nie chcę nikogo urazić. Powiedzieli, że będzie bardzo przyjemne spotkanie. No takie to w towarzystwie. Nie, jest oczywiście, że jest. Tylko chciałbym jeszcze troszeczkę z nimi na osobno się poznać. Możemy zaraz dokończyć masaż, tylko. Ale Adaś, dobrze, mi nie obchodzi mnie to, nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi mnie to, stary, nie obchodzi mnie to. Co wiesz? Co wiesz? Szczelkę jakąś, tak? No nie. Zaufałem. A wiesz, że rozwijałam, zaufałam, że coś. Dobra, ale Adaś, musisz dokończyć szantkę, no nie może być jej niemiło. Proszę bardzo, kobieta. Nie, właśnie nie urażę. Nie jest miło, proszę to. Trzeba się no, Adaś, wracaj. To wiesz, jakie jest brzydzenie? Stary, czuję w środku? Wracaj do wybranki. Ona ma tylko 42 lata, stary. Czyli ma różnicę wiekowa, tak jest podobny do pisania. Nie, jest dla mnie jednocześnie jest brzydzony i jest mi naprawdę wstyd. Za was, za was. Jesteście z siebie zadowoleni? No ja jestem z siebie bardzo zadowolony. Słuchaj, a może pójdziemy na górę, tam bardziej kameralnie. Oni tu wszyscy gapią się. No właśnie, Adam, może na górę pójdziecie. Właśnie, bo ja tak... Co, ładnie masz nie, bo ja chciałem ogólnie, a nie wiem, czy oni wspomnieli wcześniej, bo ja byłem... Jestem umówiony ogólnie. Że masz cały wieczór wolny. Że masz cały wieczór wolny, Adam. Znaczy, ale niedawno. Znaczy niedawno, wcześniej dostałem SMS-a i im o tym nie mówię. A nie mówię o prostu o wszystkim. Nie, ale przepraszam, ja im nie mówię o wszystkim. Idę się spotkać z koleżanką, o której po prostu nie chcę, żeby oni wiedzieli. I muszę. Ale ty nie masz koleżanek. Właśnie dlatego. Właśnie z pierwszym cię umówiliśmy. Wy tak myślicie, ale możecie tak dalej myśleć. Nie udawaj, że ci się nie podoba. Nie udawaj. Nie, no naprawdę, no jesteś piękna, ale w tym momencie. W tym momencie. Ja muszę ale naprawdę... Ale co? To nic nie musisz. Znaczy, bo ja ogólnie na chwilkę dosłownie ucieknę. Ale na ile? Tutaj numer telefonu mi zostaw i ja się odezwę do ciebie, okej? Okay? Dobra, Adam, musisz wrócić, stary. Stary, musisz wrócić. Pożyczam właśnie na... Nie! Ja odezwę się, naprawdę, obiecuję. Ja czekam! Proszę pani, ja mogę ja i sobie. A kopnął cię kiedyś ktoś w dupę? Cały wieczór spieprzony. Tyle przygotowań, wszystkiego poszło na marne. Słonka, ten dzień nie musi się zakończyć teraz. Mogę cię wymasować już. Drzwi ja cię nie wymasowałam! Drzwi ja cię nie wymasowałam! Drzwi ja cię nie wymasowałam, ale nie to ci mogę zaraz zrobić! Dobra, Wypieprzaj!
spokojnie, spokojnie. No abyś była spokojna, jakbyś przygotowała wszystko, ale czekała. No bo Adam, on sobie ja co ci... robi ze mną. Ale słuchaj, no chyba to troszeczkę dodatnie, że może Adam jest, wiesz co? Nie taki jak myśleliśmy, bo on mówi za dziewczynami, to tak w ogóle go nie widzieliśmy. No, może, tak? Może on po prostu gejem jest. Dlatego mu nie wpadłaś w oko. No właśnie, wiesz co, sprowadziliśmy cię, żeby właśnie się przekonać, czy on jest gejem, czy nie. No i właśnie udowodnił, że jest. No bo jak na ciebie można nie polecić? Nawet trener na ciebie leci. Po prostu no. Nie przejmuj się, to nie twoja wina na pewno. Każdemu się zdarza. Nie? No ale co w tym złego masaż jest? Przecież rozluźnij kości. No bo mu dziwne, bo jakby mu chłopak robił masaż, to było dla niego normalne, ale że dziewczyna mu robi masaż, to już dla niego jest dziwne. Tak? Tak? Kamuś. Odejdź, bo nie ręczę za siebie. Kamuś, odejdź. No, powiedz coś. Co mam powiedzieć? No, no tak, no. Wydaje mi się, że jest gejem, po prostu. Wydaje mi się, że Adam jest gejem. Gajowy. Dara wielka, zakończ odcinek, bo przepraszamy cię, no. Przepraszamy cię bardzo, że nie wyszło, wyszło. Jak wyszło? Adam jak jest, wyszło, jak wyszło. Jest, niestety. Ciepło jest i tyle. No właśnie, dokładnie. Dziękujemy bardzo za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku. Pa.